oczywiście wcześniej zmienialiśmy okulary dość często, ja chyba już z piąty raz, żona też pewnie z trzy razy okulary zmieniała. Potem się okazało, że to nie wystarczy. Nasz zawód wymaga tego, bo pracujemy przy komputerach i naprawdę, jak nie daj Bóg, nie zabrałam okularów, no to byłam uziemiona. Naprawdę, było to dla nas bardzo uciążliwe. No i dlatego zdecydowaliśmy się, że jednak trzeba to zrobić, prędzej czy później. Ja dokładnie słabo widzę po prostu już, mimo że mam okulary założone, jeżeli chcę przy komputerze coś wpisywać, bo dużo czytam też nawet po pracy, to wtedy rzeczywiście widzę, że to już męczy. Te dzisiejsze zabiegi mają dwie cechy wspólne. Po pierwsze, zastosowanie soczewki Alcon VVT, która daje bardzo dobre możliwości widzenia dalekiego bez konieczności stosowania okularów, ale również zachowanie tzw. funkcjonalnej bliżej, czyli możliwość osiągnięcia widzenia również bez okularów do odległości około 50 cm, czyli nawet w nieco wydłużonym zakresie czytanie, korzystanie z komputera, również bez konieczności zakładania dodatkowych szkieł. Ta soczewka to bardzo dobre parametry widzenia dalekiego, pośredniego i nieco dalszego w odległościach bliskich, ale to również możliwość adaptowania się do tych nowych warunków bezpośrednio po zabiegu, już w pierwszej dobie po operacji. Pacjenci mają najczęściej bardzo dobrą ostrość widzenia do dali i do tych odległości. Wykonanie kontroli pooperacyjnych tego samego dnia, ale też od pierwszego dnia pooperacyjnego możliwości adaptowania się do nowych warunków w obojgu oczach. Tak więc ta adaptacja od pierwszego dnia przebiega obuocznie i dzięki temu następuje zdecydowanie sprawniej. Ten komfort życia na różnych płaszczyznach się poprawił, bo na przykład ja czasami zapominam okularów, ale to szczególnie w samochodzie, jak jest takie słoneczne dni, ja już tego zdążyłem doświadczyć. Ja w ogóle nie mogłem używać okularów słonecznych, bo musiałem nakładać okulary na okulary, albo miałem takie nakładki. Nie do wszystkich te nakładki pasowały, więc często po prostu w tym samochodzie słońce świeciło, a ja miałem wielki problem z tym. Druga sprawa, no w ogóle generalnie rzecz biorąc, nie muszę o okularach pamiętać. Czytanie jak najbardziej, oglądanie, no w ogóle piękniejszy świat, naprawdę. No ale szczególnie przy nakładaniu makijażu, zrobieniu sobie rzęski, codzienna, prawda? Także w tej chwili naprawdę to jest komfort życia. Rzeczywiście, myśmy znali doktora Dmitriewa i jego osiągnięcia, wiemy, że po świecie jeździ, wykłada i uczy innych okulistów. Także no z pełnym zaufaniem, bo no nie ukrywam, że jak ktoś ma nam coś w oczach robić, to trochę było to trochę, nie? Trochę to było tam denerwujące. Ale zabieg przebiegał właściwie bezboleśnie i wszystko fajnie, komfortowo. Z pełnym zaufaniem i możemy każdemu polecić tak, jak najbardziej. Tą metodę.